Siemka, ja jestem Adacho i nie kłamałem ostatnio, jak mówiłem, że kolejny odcinek z One Piece pojawi się jeszcze we wrześniu, ale przyznać się, kto z was myślał, że to będzie sam początek września? Tak czy siak, chcę wam podziękować za wszystkie komentarze, najbardziej podobała mi się ta ciekawostka związana z tym, że pierwsza zasada świata One Piece jest taka, żeby nie odpalać Sanjiemu papierosa, bo Pedro to zrobił, Ace to zrobił i nawet były osoby, które wspominały Enela, który zrobił to niespecjalnie, nieumyślnie, ale też zapalił papierosa Sanjiemu. Jest jedna rzecz, o której też chcę powiedzieć na samym początku, tycząca się tego odrośnięcia zęba Luffy'ego. Ostatnio was zapytałem, czy jesteście mi w stanie wytłumaczyć to, dlaczego Luffy sobie odrósł zęba i powiedzieliście, że byłoby to dużym spoilerem. I zapaliła mi się lampka, bo gdzieś tam widziałem jakieś przebąknięcia właśnie spoilerowe tyczące się owocu Luffy'ego. Więc ja stawiam, że ten spoiler tyczy się właśnie Gearu 5 i owocu Luffy'ego. Nie będę wchodził za bardzo w ten temat, bo nie wiem, co jest prawdą, co nie, ale słyszałem pewne teorie. I nie będę wam teraz mówił, co to za teorie, bo nie chcę was prowokować, żebyście mówili, czy to prawda, czy nie. Ale słyszałem pewne teorie, obawiam się, że to mogą być spoilery. Mimo wszystko nie sądzę, żeby to miało mi jakoś zepsuć seans. Mam nadzieję, że nawet jeśli to się okaże prawdą, to będę się bawił bardzo dobrze. Tak jak bawię się obecnie podczas oglądania tych odcinków One Piece, tak jak zresztą możecie zauważyć, nie będę długo gadał wam na samym wstępie, więc od razu przejdziemy do 851. A 851 odcinek zaczął się walką Luffy'ego z Katakurim i na pierwszy rzut oka wygląda na to, że Luffy nie ma argumentów na Katakuriego, plus też zauważyłem, że drugi bieg nie jest rysowany w taki imponujący sposób jak kiedyś, ale to może być kwestia różnicy poziomów mocy. Jimmy w ogóle przejął obowiązki kapitana, ciekawe czy stanie się oficjalnie jakimś wice, albo w ogóle jaka będzie jego rola w załodze. Fajnie, że mama chodzi w miejscu po tym cukierkowym ślimaku. No, w końcu Luffy zaczął się poruszać jak należy, ale Katakuri nadal go klepie. Jak Gear 4 nie wypali, to jest koniec, bo nie będzie miał czasu na odpoczynek. W ogóle fajnie, że już się nie kurczy po używaniu Gearu 3, to znaczy, że musiał nad tym pracować. Katakuri normalnie spapugował Gear 3, no ale chyba Gearu 4 nie da rady naśladować, co? To inna zasada działania. Bardzo podoba mi się, że tak ważnym elementem historii jest gotowanie, więc Sanji może się wykazać w czymś innym niż walka. A Pudding to już w ogóle jest przekabacona i jej totalnie odbiło. Oho, Jinbei coś knuje. Mamy kolejną sytuację bez wyjścia, no to czas na kolejny cud. Może Jinbei wskoczy do wody i zacznie pchać statek, przecież jest fishmanem. Czy może zrobi jakieś fishmanowe karate w to cukierkowe tsunami? Biedny Chopper myślał już o doktorze Hiriluku. Myślałem, że to jakaś umiejętność Jinbeia, ten Green Room, a on po prostu jest dobrym surferem. A tak poważnie to sternikiem, czyli w sumie mam odpowiedź na moje poprzednie pytanie. Lustra zbite, Luffy może się skupić na walce, to co, teraz jak Gohan się odpali, bo się nie będzie powstrzymywać? Jaką technikę miałby mieć lepszą od Katakuriego? Ty, coś tu jest na rzeczy, dlaczego Luffy zakrywa usta? Wcześniej złapał się za dziób dwiema rękoma, a teraz obrywa od Katakuriego i jedną ręką zakrywa usta. Jakby w coś w nich trzymał? Może Rumble Balla zaraz zje? Jak się tak na siłę uśmiechnął, żeby pocieszyć ekipę, już myślałem, że zacznie się śmiać i odpali Gear 5. Nie no, żartuję, wiem, że teraz tego nie będzie. Katakuri nigdy nie leżał na plecach, nawet jako dziecko spał na siedząco. Przecież to brzmi jak jakaś parodia. O, coś się zaczyna w walce dziać, bo jeden ruch Luffy'ego został przez Kukuryku źle przewidziany. Czyżby Luffy zaczął się poruszać w taki sposób, że Kukuryku nie może go przejrzeć? Grizzly Corkscrew Magnum. Okej, dopisujemy ten atak do listy technik Luffy'ego. Chociaż śmieszne jest to, że większość tych technik Luffy'ego, mówię większość, żebyście się mnie nie czepiali, polega na tym, że raz atakuje jedną ręką, raz dwiema, raz ma wykręcone ręce, raz proste, raz napompowane albo zwykłe, raz używa haki, raz nie używa. I od tego zależy, czy to jest pistolet, czy bazooka, czy grizzly, czy elefant i tak dalej. Ale on ma w ogóle zamiar wygrać tę walkę, czy tak będzie uciekał cały czas? Chociaż to, jak uciekł praktycznie spod topora, to było cwane. Utrzymanie go to dosłownie jak złapanie mydła na tafli lodu. Okej, już rozumiem, o co chodzi z tym przebudzeniem mocy, bo przed chwilą sobie pomyślałem, czy Luffy nie mógłby też za pomocą swojego owocu zmieniać rzeczy w gumę. Tak jak Flaming zmieniał rzeczy w nici. Teraz Kukuryku zmienia rzeczy w gluty, więc czy Luffy nie mógłby zmieniać rzeczy w gumę? No wydaje mi się, że to zasadne pytanie. Chociaż wygląda na to, że Luffy jeszcze nie przebudził swojej mocy. No w końcu załącza czwarty bieg, ale to naprawdę trzeba czekać do 95 minuty meczu? Panie Kurczaku, te nieprawdopodobne wydarzenia, o których pan mówi, te, które pojawiły się od przepłynięcia załogi słomkowych kapeluszy, to się nazywa plot armor. Germa mogłoby polecieć pomóc naszym, byłoby fajnie jeszcze ich zobaczyć w akcji. Mimo tego, że tak naprawdę tylko siostrę z tamtej ekipy lubię. A Luffy ma nauczkę, jak to się kończy?
kącie, jak się nie chce włączać najsilniejszych transformacji wcześniej. Dziwne ma przyzwyczajenie ten Katakuri. Jako dziecko nigdy nie leżał i nikt nigdy nie widział go, jak on je. Coś czuje, że Luffy i tak rozwali ten domek i położy go na plecy, kończąc dwie pasy za jednym zamachem. Co to było za stęknięcie? Czy coś tam wkłada w te dziurki, w tych donutach? Fajnie, że Sanji w takich momentach nie odpala stulejki, tylko skupia się na misji, bo naprawdę miałby ku temu okazję, żeby odpalić się podczas kiedy Pudding moczy się na każde jego słowo. Okej, kto nie miał tak, że w błogości i w samotności delektował się pysznym jedzeniem, niech pierwsze rzuci kamieniem. Trochę współczuję Katakuriemu, bo przerwanie takiej chwili kompletnie psuje humor. A bez kitu, przecież on leży na plecach! W ogóle na początku nie skojarzyłem, to już Luffy podwójnie ośmieszył chłopa. To ironiczne, że ta walka jest starciem człowieka, który jest aż za pewny siebie, z kimś, kto pozornie jest pewny siebie, ale tak naprawdę pod ukryciem ma kompleksy i wstydzi się swojej prawdziwej twarzy. CO?! Co tu się właśnie wydarzyło? Czy Luffy odblokował Ultra Instynkt? A może przebudził swoje haki w taki sposób, że jest w stanie przewidywać tak samo, jak do tej pory Kukuryku był w stanie przewidywać? A może to tamtego pewność siebie na tyle spadła, że nie jest już w stanie walczyć na takim poziomie? No podjarałem się bardziej niż gdziekolwiek w poprzednich 20 odcinkach. Retrospekcja z Rayleem! No dobra, to wytłumaczy mi ktoś, o co tutaj chodzi, dlaczego wcześniej nie można było go trafić i nawet haki nie dawało rady, a teraz nagle daje? Aha! Już wszystko wiem, on po prostu unikał w taki sposób, że wyglądało, jakby się go ciosy nie imały. Z innej beczki, może to brutalne, co powiem, ale jakoś nie zależy mi na tym, żeby ojciec z córką się spotkali. W sensie, jak się spotkają, to będzie fajnie, ale no jakoś nie lubię za bardzo tych postaci na tyle, żeby się tym mocno przejmować. Wracając do walki, trochę w niej wychodzi to, że Luffy nie ma zbyt wielu technik niż uderzenia, bo Katakuri robi sobie jakieś portale, wymyśla ręce, manipuluje terenem, podczas kiedy Luffy co prawda zmienia formy, ale jedyne czym atakuje to pięści albo nogi, a już wiemy, że na Katakuriego to nie zadziała. No i to teraz jestem ciekawy, jak sobie poradzi bez haki przez kolejne 10 minut. Jedyną opcją chyba jest to, że ucieknie do jakiegoś lustra, ale do tego byłaby potrzebna wiedźma. Beji wyrasta na fajną postać, bo mimo wyrachowanego charakteru jest bardzo rodzinny, a Chiffon to złota kobieta i warto o nią walczyć. Karot zapytała Chopera o pełnię, czy ona ma zamiar się zmienić w Ozaru? Ale zajebisty ma statek ten Beji, Franki byłby dumny. Kurde, Luffy to jest gość. W takiej sytuacji dalej myśli o pokonaniu Katakuriego i o polepszaniu samego siebie. Dobrze widzieć częściej przebitki z timeskipu, bo nadal mam niedosyt, że nie pokazali tego więcej. O, jakie wejście Luffy'ego! Coraz bardziej się jaram na tę walkę, bo ona ma ewidentnie swoją osobną historię. To już nie jest tylko zwykła solówka i zwykły przeciwnik. Tutaj czuć, że pokonanie Katakuriego byłoby olbrzymim krokiem w przód w rozwoju Luffy'ego. Ale fajny widok rodzinny Beji'ego. Co kurwa? Owena przejechali jak Haito babę na pasach? To mi teraz One Piece zaimponowało humorem. Ciekawe, czy chociaż Beji poniesie jakiekolwiek konsekwencje. Kurczę, jednak szkoda Pounda. Bardzo pomógł, a Chiffon nawet nie wiedziała, że to jej ojciec. 26 lat nie widział córki. Straszna scena i przybijająco przykra. Ja pierniczy, dobrze mi się wydawało. Mama robi się coraz chudsza. No tak, nie jadła już z 2 godziny, przecież to można zemdleć od takiego postu. Karot serio się transformuje? Ale nie zmienia się w wielką małpę, tylko zapuściła włosy na tyłku. Ciekawe, co to jest ten Sulong. Jinbei o tym wiedział, więc to chyba jakaś cecha ich ludu, niekoniecznie umiejętność Karot. No i co, teraz sama ogarnie cały statek? Okej, powiedzieli, że to znaczy nocny lew, ale chyba Karot nie umrze po tej walce, bo mówiła, że opanowała tę formę. No jest tu kilka podobieństw do Ozaru. Kurde, Luffy widać, że jest już o krok od blokowania Ultra Instynktu, tylko póki co obrywa, jak Vegeta od Katopesli, z nadzieją odblokowania pełnej wersji. Szkoda, że Luffy nie używa już królewskiego haki. Po przeskoku czasowym robili z tego jakiś bardzo duży punkt fabuły? Czy to kwestia tego, że walczy z silniejszymi przeciwnikami, a królewskie haki nie działa za bardzo na silniejszych? Wpadłem na kolejny pomysł. Mama teraz umiera z głodu, więc Sanji, który nie dość, że robi dla niej ciasto, to jeszcze ma zasadę, żeby nakarmić głodnego, może dodatkowo ją uratować, więc może faktycznie ona im wybaczy za to wszystko. Jak jeszcze dorzucą jakąś gadkę, że kojarzą gigantów, to będą mieli jakąś zniżkę dodatkową. Wracaj, Karot! I tak już dużo zrobiłaś, nie mdlej mi tu na statku! Bruk, chłopie! Ile ty jeszcze raz uratujesz dzień? Dobra, ej, co tu się dzieje? My tu gadu-gadu, a mamie nagle coś przeskoczyło w głowie? I na głowie też? I jeszcze SSJ mama wskoczyła na Sani? Swoją drogą, Sani ma podobną fryzurę do mamy. Nie niszcz statku, babo durna, no! Niech ktoś jej powie, że ciasto jest w wodzie, to może wyskoczy za burtę. A Luffy? Nie, no normalnie, chłop Ultra Instynkt zaraz włączy. To zamknięcie oczu było bardzo wymowne. Czy Luffy widzi moment, w którym Katakuri przewiduje przyszłość? Bo jeśli on przewiduje przyszłość raz, to znaczy, że zna kolejne ruchy Luffy'ego. Ale jeśli po tym przewidzeniu Katakuriego Luffy zmieniłby zdanie, na przykład zamiast pobiegnięcia w lewo pobiegnie w prawo, no to wtedy wizja Katakuriego byłaby nieaktualna, prawda? Czy nie? Dobra, mniejsza. Jinbei tankuje Super Saiyanina mamy.
jest kozak. Styrta się pali, ale Jinbei pewnie zaraz w hiszpańskim karate zapada jakieś tsunami. No i kolejna trafiona predykcja. Tylko czy w sumie Jinbei nie mógłby oblać mamy tak dużą ilością wody, że ta straciłaby moce? Przecież ma owocowe moce. Okej, myślałem, że MVP sagi bez dyskusji będzie przyznany Brookowi, ale Jinbei odkąd się pojawił naprawdę mocno pracuje na ten tytuł. Właśnie jednym ciosem wyrzucił mamę za burtę? Tę samą mamę, która ma żelazną skórę i ciosy mieczem się jej nie imają? Halo Brook. Jak długo żeś nie widział jakichkolwiek majtek, że prosisz mamę o jej gacie? Chyba to była część większego planu, bo naprawdę zajebiście pomyśleli. Widzicie? Luffy nie może pokonać Katakuriego, bo bije go tylko pięściami, a reszta załogi właśnie ogarnia samego Emperora. Ile ciosów może przyjąć Luffy? Ja mam wrażenie, że z każdą sagą jestem coraz bardziej zdziwiony jego wytrzymałością. O! Luffy znowu przebudził jakiś omen Ultra Instynktu na chwilę. A się Katakuri zagotował! Dalej Kakarocie, pokonaj Jirena dla nas! Brook jeszcze jakby tego było mało, przyniósł chmurkę? Czy on w tej sadze coś spieprzy? O, kolejna scenka z Rayleem! Oby było tego jak najwięcej. Ja pierniczę Luffy, siedzę jak na szpilkach. Jeszcze ten epicki soundtrack, bo chłop zaczyna przewidywać przyszłość. Tylko czy jak już będzie w stanie walczyć z Katakurim na równi, to czy nie powinien przegrać ze względu na to, że ogólnie jest słabszy i bardziej obity? Modlę się obecnie tylko o jedną rzecz. Błagam, niech nic nie zepsuje tego ciasta przed spotkaniem z mamą. Jeśli po tylu odcinkach ten tort zostanie zniszczony, ja wysiadam z tego pociągu. Chopper gołą ręką na 2 sekundy, co prawda, ale zablokował wzmocniony płonący miecz Emperora. Okej, widziałem już wszystko. Chopper, nie! Ciasto już na horyzoncie! Spadaj to jeść, babo durna! Ciekawe, czy Pudding będzie zazdrosna, że Sanji się tak ślini do nami. Co to za mała gnida ingeruje w przebieg walki, a już szło tak dobrze! O, dziękuję panie Oda za piękną łapkę, teraz już wszystko rozumiem. Luffy znowu stracił zęba, a Katakuri chyba się denerwuje, bo jest zawiedzony tym, że Luffy dał się trafić. Czemu on nie wyczuwa tamtych dzieciaków? O! Chyba zaraz wyczuję. Błagam, niech chociaż jedna rzecz będzie po naszej myśli. O, dzieje się. Idzie siostrę pogłaskać trójzębem po szyi, ale będzie głaskana. O, wow. Oszczędził te bandę dzbanów, ale to co zrobił sobie i to co powiedział. Bardzo urosła ta postać w moich oczach w tej scenie. Do bólu honorowe zachowanie, dosłownie. Ja pierniczę. Kocham to anime za takie akcje. Jeszcze chwilę temu się zastanawiałem, dlaczego Luffy nie używa królewskiego haki, a teraz mam perfekcyjną odpowiedź. O, kot i pies też potrafią się zmieniać podczas pełni. Chciałbym to kiedyś zobaczyć. Brook drący ryja do wielkiej smoothie o gacie, to jest piękny widok. No już miałem narzekać, że tak fajnie rozkręcająca się walka kończy się rozczarowującym uderzeniem w twarz, ale Luffy zacisnął zęby po raz kolejny. Ja pierniczę, co za jadka. Luffy sobie gada w retrospekcji ze zwierzętami. Czy to jest plot armor, czy ta jego umiejętność, z której już korzystał, jak na przykład usłyszał słonia na zoo? Dlaczego jak już jest scena, w której on używa tego ultra instynktu i wygląda na to, że walka będzie się zbliżać powoli do końca, albo jakiegoś poważnego rozwinięcia, to kolejny cios w niego trafia i wracamy do punktu wyjścia? Fajnie, że pokazują te retrospekcje, bo na to bardzo liczę, ale ta walka się już zaczyna ciągnąć jak flaki z olejem. No, wygląda na koniec. Luffy włącza gear 4. Jaki Snake Man! Co on za fajerwerkę wymyślił na sam koniec? Znowu narzekam w złym momencie. Tak się zastanawiam, Luffy odpowiedział na pytanie Katakuriego, zanim ten je zadał. Na początku nie zwróciłem na to dużej uwagi, ale czy to może sugeruje, że Luffy teraz jest w stanie przewidywać przyszłość? Po prostu wiedział, co Katakuri powie? Okej, ten Snake Man wygląda zajebiście, ale nadal nie wiem, o co chodzi. Czy to jest Bounce Man, ale bez bounce'owania? Czyli normalny Luffy wzmocniony haki? Nie no, ale ta fryzura... I czym były te dymki, co go oplatały? Czy to była tylko taka animacja? Okej, pięknie była zanimowana ta sekwencja, ale wygląda na to, że już po wszystkim. Ta końcówka to jest jakiś choreograficzno-emocjonalny teatr. Ta walka się tak przeciągała, ale przy końcówce się wciągnąłem po uszy. Co ty się w ogóle wyprawia, aż mi ciarki po ciele przechodzą? To kompletny przypadek, ale w świecie One Piece i u mnie na zegarku jest praktycznie ta sama godzina. Sympatyczna była ta scena z Pudding i Sanjim. Zgaduję, że w fandomie One Piece jest spór o to, czy Pudding pocałowała Sanjiego, czy nie, chociaż moim zdaniem to oczywiste. Chyba, że pan Oda to sprostował, no to ja nie wiedziałem. No i mamy remis! A Katakuri pierwszy raz upadł, chociaż na brzuch. W końcu historia coś ruszyła. Wow! Ta końcówka i tekst Katakuriego o tym, że Luffy widzi bardzo daleko w przyszłość. Zajebisty. Ten kapelusz na twarzy to miał być gest szacunku w ogóle? Ależ walka.
Mam wrażenie, że trwała z 20 odcinków. Potem to sprawdziłem, trwała 21. No i jeszcze Pekoms. Ja już mu pisałem nekrolog, a on ratuje dzień. Ciekawe, czy Sulong Pekoms będzie na tyle potężny, żeby przetankować całą armię mamy, albo chociaż przytrzymać ich na chwilę. No nie wytrzymał za długo, ale fajnie, że Sanji pomógł. To w sumie nasi nie muszą podpływać, niech Sanji pokopytkuje niebem na statek. O, Pekoms dopiero teraz się odpalił. Dobrze sobie radzi. Fajnie, że oni sobie gadają, a te Oweny i inne generały nawet nie podchodzą. O, Jerma! Ciekawe, czy z Sanjim wymienią się chociaż jedną uprzejmością. Co za widok. Trójka braci ratuje plecy Sanjiemu. To kwestia wspólnego wroga, czy może im się coś odmieniło? Ja myślę, że oba po trochu. O tak, niech się wszyscy chociaż raz dowiedzą prawdy. Wasz perfekcyjny Katakuri został sprany, a teraz leży nieprzytomny fujarką do góry. Ciekawe, czy to potem wpłynie na cenę Luffy'ego. No, braciom to chyba się średnio odmieniło, chociaż bardzo pomogli Sanjiemu, ewidentnie chcieli, żeby uciekł. No ale Reiju po raz kolejny udowodniła, że z całej tej paczki można tylko ją lubić. Jerma w ogóle jako statki ma olbrzymie ślimaki. Te ślimaki w One Piece są dosłownie wszędzie, w każdym aspekcie życia. Ciekawe, czy kiedyś będzie coś więcej powiedziane na temat tego gatunku. Chopper tak dawno nikogo nie opatrywał, że zapomniałem, że on jest doktorem w załodze. Rozwala mnie to, że Beji i Vifon już kilkanaście dobrych godzin są w betoniarce totalnej i walczą o życie, jednocześnie nieprzerwanie niańcząc niemowlaka. Ale Luffy zgasił Jaja. No nie ma co z typkiem dyskutować, jemu już peron dawno odjechał. Nie mogą użyć Kudo Pierda, żeby uciec? Czy już nie mają Coli? O, Jinbei nie dość, że sam jest zajebisty, to jeszcze ma świetnych kumpli. No i fajnie, to już czuję, że od tej pory będzie lajcik. Ciasto pewnie będzie tak dobre, że mama się wywali na plecy i tak jak poprzedni, którzy to jedli, a reszta będzie myśleć, że pewnie umarła przez truciznę. No okej, to było praktycznie pewne. Ale byłoby miło, gdyby mama się dowiedziała, kto tak naprawdę jest autorem ciasta. Kurde. Teraz to mi serio szkoda Pudding. Nie dało rady zakończyć jej wątku w jakiś bardziej radosny sposób? Czy cała historia sprowadziła się do tego, że mama zatopiła Sani śpiewając piosenkę? Czy to tylko jakaś dziwna wizualizacja? No nie róbcie sobie jaj. Może Pudding przyleci i powie, że to Sanji zrobił dla niej ten tort? A, okej, znowu się dałem nabrać. Szkoda tylko takiej ładnej łajby Piratów Słońca, zwłaszcza, że to sam Fisher Tiger ją zbudował. Oni też, kurde, są ukrytymi bohaterami tej sagi. Pomagają tak bezinteresownie i nadstawiają własnego karku. Ciekawe, czy ten gość od Gina umie sam walczyć, czy całe życie tylko się pociera w brzuszek. Chyba, że ten Gin to jakby jego awatar, a techniki walki, no właśnie są jego. No właśnie, Jinbei. Luffy jest twoim kapitanem, a ty sobie wydajesz polecenia i samemu podejmujesz decyzje? Ja cię lubię, ale nie poprzestawiało ci się tam nic w tej rybiej głowie? Warlordem byłeś jakieś 400 odcinków temu. Teraz to jest jak opowieści wujka z czasów podstawówki, jak rzucił rekord szkoły piłeczką palantową. Jinbei, nie umieraj pod żadnym pozorem! A Jinbei się uśmiecha, bo on czytał scenariusz i wie, że ma plot armor. Czarnobrody jest z najgorszego pokolenia? To mi musiało umknąć. No i już jest emperorem? Żenada. Gdybym miał pomidora, to rzuciłbym nim na scenę. No kurde, czy Pudding nie zasługuje na jakiś happy end? Ta scena z jej pożegnaniem Sanjiego jest okropnie bolesna. Ja wiem, że to nie jest Disney, że wszystko się zawsze dobrze kończy, ale to było aż za smutne jak na One Piece. O, jeszcze dostaliśmy drobny wątek Katakuriego. Też jest z niego równy gość, jeden z fajniejszych przeciwników do tej pory. No dobra, mama przypłynęła, ale czy fishmeni nie mogą po prostu uciec głęboko do wody? Przecież mama ich tam nie dosięgnie. Chyba, że oni mają za zadanie ich przytrzymać, żeby Mugiwary uciekły. W sumie tak się zastanawiam, skoro użytkownicy owocowych mocy tracą siłę w morskiej wodzie, to czy gdyby wskoczyli do basenu słodkiej wody, to mogliby pływać? Bo normalnie zawsze mówią, że traci się umiejętność pływania, ale kajdanki są z morskim kamieniem. Co? Luffy znalazł w kieszeni puszkę z trójką? Przecież to musi być super strój Sanjiego! A ja ostatnio o niego pytałem! Zakładaj to, Sanji, nawet nie próbuj marudzić. Nie, nie wyrzucaj tego! Załóż to chociaż raz, błagam! Nami ukradła Zeusa na stałe? Jeśli tak, to byłoby to olbrzymie wzmocnienie i przede wszystkim cios wizerunkowy dla mamy. Nie! Sanji prześcignął Zoro! No nie może tak być, ale w sumie jest to dość sprawiedliwe po ostatnich wydarzeniach. Zoro i reszta pewnie nic nie robią epickiego w tym czasie. Co?! Luffy piątym emperorem! To tak się da?! Ja pierdolę! Jeszcze ten Shanks czytający gazetę! Robi się interesująco. Luffy chyba nie umie czytać i nie doczytał jednego zera, bo nie ma tam opcji, żeby było 150 milionów. Pewnie ma 1,5 miliarda na głowie. Co za chore liczby. Kobi kapitanem!
Fajnie, że się chłopak rozwija. Pływał szybciej od fishmenów. Kurwa, gówno brody twierdzi, że to za wcześnie, żeby Luffy'ego nazwać emperorem. Niech ktoś mu już spuści łomot, okej? O, to jest dopiero gówno brody. Zakręcone brązowe loczki, dodatkowo jest podwładnym Teacha. I rewolucjoniści przenieśli się do Kamabaki. No to kamień z serca. Myślałem, że będą bardzo rozbici po zniszczeniu Baltigo. A że bardzo lubię tę grupę, to im kibicuję. Pan Kruk ma specjalny głośnik do mówienia? Czy to tak losowo pan Oda mu to dał? Może to ma jakieś ukryte znaczenie? Nie do pomyślenia, że Ace miał bounty na poziomie 550 milionów, podczas gdy Luffy jest już prawie 3 razy droższy. A Sengoku wyraźnie złagodniał na emeryturze. Mam wrażenie, jakby ta jego kózka była nawiązaniem do czegoś, ale nie mam pomysłu do czego. Potem mieliśmy wspominki z Marineford, zobaczyliśmy Fujitore, turbo kozaka, antysystemowca. Miło go widzieć jak zwykle. Poza tym ja mam w napisach nazwę Reverie, ale chyba oficjalny zapis to Levelie. Chodzi o to, że Japończycy nie mówią L, no nie? To może chodzi o to, że leveli, że się wszystko odbywa na wyższym levelu? O, Sabo się wkradł. Ciekawe, co ten durny plastuś powie, jak go zobaczy. O ile go zobaczy. Oda pokazuje tym namawianiem do kłamstw, jak zepsuty i fałszywy jest świat na górze. Zastanawiam się w sumie teraz z perspektywy czasu, dlaczego Sanji nie wypominał Luffy'emu, że ten uderzył Vivi. Jak dupeczki rozmarzone opowiadają o Luffy'm. Normalnie założyły fanklub. Ale miło było zobaczyć doktor Kurehe, jak pyta o Chopera. O, o czym chcę powiedzieć do Flamingo? O jakim sekrecie? Ja o czymś nie pamiętam? Może to już wcześniej było? Może o tym, że kiedyś też był niebiańskim smokiem? Co to była na końcu za scena z wielkim kapeluszem? Co to ma być? Może o tym mówił do Flamingo? Zrobili wielką kopię Luffy'ego? Ale ten kapelusz jest stary i zabrudzony. Poza tym on kiedyś należał do Shanksa, a jeszcze wcześniej do Rogera, no nie? To może to jest nawiązanie jakieś? Może będzie jakiś zombie jak wtedy z Morią? Ale to było randomowe. A może rewolucjoniści zrobią wielkiego konia trojańskiego w kształcie Luffy'ego? Tych pięciu starszych jest ciekawych. Nie było o nich za dużo do tej pory. Ciekawe, czy może o nich do Flamingo ma jakąś wiedzę. Może ten blondyn to jego dziadek. Pusty tron w centrum świata to fajny pomysł na symbol pokoju, chociaż myślę, że i tak jest bardzo dużo osób, które po cichu myślą o tym, żeby na nim usiąść. No i taki tron, jako powiedzmy wizualny symbol, może dodatkowo niektórych kusić. Luffy przeżył! Aha, no tak, w sumie widzieliśmy go jakiś czas temu. Ciekawe, czy dalej mu się śnią koszmary z Luffy'm. Ale już nie jest w CP9, tylko CP0. Minecraftowy Usopp też przeżył? Czy Oda ma jaja uśmiercać tylko moje ulubione postacie? Ja pierniczę. Dziedzictwo Otohime przetrwało i dokonało prawdziwego cudu. Kompletnie nie spodziewałem się nawróconego niebieskiego smoka. Dobry początek zmian. I on jest jeszcze Don Quixotem? Co? Mama i Kaido się tak dobrze znają? Ja że myślę, że mama będzie pierwsza do odstrzału, a ona chce płynąć na Wano. Tylko chcę powiedzieć, że nie wytrzymam kolejnego wedding keki. Emperor może być zatrzymany przez Warlorda, haha, chyba przez 7 naraz. Chociaż może taki Michałek miałby jakieś szanse, nie wiem. Kurde, mama i Kaido panują na morzach od 40 lat? No to chyba jednak mama ma znacznie większą cenę niż te 2 miliardy, które ostatnio zasugerowałem. Pytanko, czyli rozumiem, że tych pięciu najstarszych to są najważniejsze smoki i one są najwyżej w tej hierarchii, nawet wyżej od zwykłych smoków, tak? Shanks przyszedł do starszych rozmawiać o... no chyba o Luffy, nie? Robi się ciekawie. W ogóle Shanks ma jakieś chody albo dobrą reputację, jakkolwiek by to nie brzmiało. Sengoku pozwolił mu ogarnąć pogrzeb po Marineford, a teraz sobie umawia się z głowami świata. Trochę to dziwne, że ci strażnicy nie pokazują twarzy. Przecież tyle się może zdarzyć na tym świecie podstępów i spisków, jak chociażby to, co się właśnie zdarzyło, to z Sabo, że przejął zbroję. A oni wierzą na słowo, że po zbroję są prawdziwi żołnierze. Co? Bartłomiej Makumba został niewolnikiem? Jak do tego doszło? I mimo tego nadal ma tytuł Warlorda, jak to niby ma działać? Chociaż on już chyba jest robotem. O Boże, jaki on jest biedny. Teraz z perspektywy czasu to ma dużo sensu, dlaczego Kuma oszczędził Mugiwary. Przecież był rewolucjonistą pod przywództwem Dragona. Zresztą to wysłanie ekipy na różne części świata jako ostatni akt własnej woli też. Jako robo Kuma wykrywał Iwana, to jako podgląd pokazał się Iwan jako kobieta. Czyli Iwan jest oryginalnie kobietą? Tak czułem, że ta babcia to Bonnie. Wyglądała bardzo podobnie. I wydaje się też dobrze znać Kumę. Może pochodzą z tego samego miejsca. Co to za tajemnicza postać z włosami jak dorosły Gon? Czekajcie, to ten sam, co wtedy odkrył ten wielki kapel. I co łączy Luffy'ego, Shirahoshi, Czarnobrodego i Vivi? Shirahoshi i Vivi należą do królestw, które powiedzmy nie szły z tym głównym nurtem zawsze, prawda? Ze światowym rządem, ale Czarnobrody i Luffy? Fabuła się zagęszcza. Co? Ten szpikulec zasiada na tronie i ci starsi mu się kłaniają? No teraz to już w ogóle mamy jakiś chaos. No to jest jakaś znana nam postać, czy jakiś chłop, co rządzi światem z podziemia? I jeszcze mówią o wymazywaniu historii.
To tak jak ten pusty wiek może. Czym ten szpikulec sobie podporządkował wszystkich? To jest chyba najbardziej tajemniczy wątek do tej pory. Miło było zobaczyć Marko, który żyje sobie spokojnie wśród bliskich. Teraz tak myślę o scenie, w której Czarnobrody przejął owoc Białobrodego. Może zrobił to tak samo jak mama i Karmel? Może przez dziurę w klatce Białobrodego wyjął i zjadł jego serce na przykład? Chociaż serca były podmieniane w Punk Hazard i moce zostawały w ciele. Tashigi miała moce Smokera. To może trzeba zjeść jakąś inną część ciała? Albo postać. Nie sądziłem, że do tego dojdzie, ale śmieję się z Sanjiego, który robi kacze dziób do zdjęcia Vivi i Violi w gazecie. Wybaczę mu to stulejarstwo w sadze Fishmanów. 2 lata ganiały go transy. Chopper wycina zdjęcie Doktor In z gazety. Już przypomniałem sobie, dlaczego tak go kocham. Ośmiornica pukająca się w czoło i 4 olbrzymie karpie, swoją drogą świetnie narysowane. Dobrze się zaczyna to Wano. Może te zwierzęta chcą im pomóc przepłynąć przez to morze? Co to za mechaniki z Minecrafta z wspinaniem się po wodospadzie? Może wystarczy przytrzymać spację? Jeśli w każdym odcinku sagi Wano będę słyszał te japońskie bębenki, to tylko ze względu na to, to może być moje top 3 sag. Co? Utopili się i koniec odcinka? Nie dam się nabrać na takie żarty. Zoro! Jak ja się za nim stęskniłem. I w ogóle jaka kreska się nagle zrobiła. Kontury postaci są narysowane trochę jak w filmie z Brolim. Ale się jaram na to Wano. Świetnie to wszystko wygląda. Usopp został ulicznym oszustem? Do tej pory wykorzystywał umiejętności snajperskie, ale widzę, że wrócił do kłamania. O co chodzi z tymi wszystkimi pracami? Dlaczego Robin to gejsza? Wtapiają się w tłum dla niepoznaki. Okej, wszystko jasne. Jakie zajebiste personalizowane przerywniki między połowami odcinka. Nawet muzyka jest stylizowana na taką samurajską. Oj, budżecik poleciał w górę. Szkoda, że w Dragon Ballu tak nie poleciał w górę. Mam nadzieję, że Zoro porobi ich tam tym małym sztylecikiem, bo w brzuchu mi się przewraca, jak ktoś niesłusznie zostaje oskarżony o zbrodnię. Plus ukradli mojego miecze. Nie mówcie, że on ma zamiar się dźgnąć, żeby drużynie nie robić problemów. Nie, no to początek sagi, coś musi się wydarzyć szalonego. O! Zoro umie nasycać wszystkie ostrza taką dziwną energią? To nie jest chyba haki, co nie? Co to ma być? Myślałam, że tylko ten miecz Shusui ma taką moc. Jakie to jest odświeżenie! Widzieć normalną walkę Zoro! Co to za choreografia! Miód na oczy. Już myślałem, że poleci hejt na Sanjiego, że odmówił wzięcia Choppera, ale na szczęście tylko żartował. I ośmiornica jednak przeszkodziła! Może jest wysłannikiem Kaido? Czyją wiwrę kartkę miał Luffy? Sabo? Przypomnijcie mi, bo zapomniałem. Ja pierniczę, jak to One Piece nagle zaczęło genialnie wyglądać. Toż zawsze tak będzie? Zoro wyłożył swój 4 miecz na ten cały Saigon. Nawet zignorował swój plakat gończy. Bardzo fajny jest ten motyw muzyczny, który otwierał sagę i teraz raz też otworzył odcinek. Podoba mi się to, że zewsząd czuć klimat tej sagi. Nie no, ale jaka jest szansa na to, że przypadkowo spotkana dziewczynka będzie akurat czekać na Ace'a? No ale fajnie, przynajmniej, że pokazują, co Ace robił podczas swojej wyprawy. Chociaż byłoby miło, gdyby w końcu pokazali, jak Zoro nabył bliznę na oku. Potem mieliśmy filery, Sunny atakowały jakieś UFO, a Brook robił cosplay Shona Omaliego. Nie interesowało mnie to, więc ominąłem te odcinki, za wyjątkiem scen z Balboą. Tak, zerknąłem tylko. Luffy jest tak głupi czasem, że to jest aż zabawne. Ukradł jeden z 21 legendarnych mieczy, nazwał właściciela dziadkiem nosem i cisnął nim w bambusy, uciekając z dzieckiem na plecach. No w końcu się ktoś z kimś spotkał i to jeszcze 2 najważniejszych ludzi w ekipie. To mi się podoba. Luffy będzie się bił za pomocą miecza? Czy tak go po prostu chwycił tylko, żeby wyglądało bardziej samurajowo? No i nie mówcie, że zobaczę wspólną walkę Zoro i Luffy'ego, aż się przypomina combo w Aqua Lagunę. Okej, wspólnej walki jako tako nie było, ale przynajmniej zobaczyłem Luffy'ego samuraja. Bazyl ma w dupie swoich żołnierzy i gra w Yu-Gi-Oh! Czy on ma jakieś moce słomy? Że słoma mu z butów wychodzi? Może będzie w stanie Luffy'emu zrobić zapasowy kapelusz? Ale jak to się ma do przenoszenia obrażeń na drugą osobę? Teraz powinien rzucić znanym i lubianym tekstem, czyli zjadłem taki i taki owoc, jestem takim i takim człowiekiem. A, okej, czyli ma wiele żyć. A jak się do tego mają te karty? One nie wyglądają, jakby były ze słomy. Nie dość, że fan Yu-Gi-Oh! To jeszcze Jojo. Chłop zrobił sobie standa ze słomy. Jego moc jest ciekawa i przypomina mi moją ulubioną grę, Isaaca, tam też były karty Tarota. Ale sama postać póki co jest dość nudnawa. Właśnie pomyślałem o tym, że Zoro mógłby się spompować jak kiedyś, chociaż nadal nie czaję, jak on to robi. Ale bardzo podoba mi się to, że walki Zoro pokazują więcej jego ruchów, niż jakieś tam błyski jak kiedyś. Jest ekipa gibraltarska, jak i sam kapitan! Za nimi też się stęskniłem, oni przecież tam wszyscy mieli się wybrać, no nie? To ciekawe, co robią Kiemon i Ronald McDonald. O, w końcu jakaś postać ze sztucznie stworzonym owocem. To ciekawe, jakie moce możemy
zobaczyć i czy będą się one powtarzać. Kurde, ta aura, którą Zoro otacza miecze, to nie jest haki. Z tego co pamiętam, to on w Dressrosie wzmocnił miecze swoim haki i wyglądało to normalnie. Może chodzi o ten przeklęty miecz? Coś się w Zoro zmieniło, odkąd go ma? 900. odcinek skończył się akcją, w której jakiś Turbo Demoman w kabaretkach ukradł Otamę. Jeśli chodzi o oceny postaci, to te pozostają takie same, jakie były po 850 odcinkach, więc podawać ich wam nie będę, zresztą też byłyby trochę wybrakowane, bo no nie ma co tutaj wrzucać Frankiego, Robin czy chociażby Usopa, których nie mieliśmy jeszcze aż tak dużo. Oceny już będą po następnych odcinkach. Jeśli chodzi o najlepsze momenty, są to zdecydowanie Snake Man, ostatnie spotkanie Sanjiego i Pudding, Luffy ogłoszony piątym emperorem, Chopper wycina zdjęcie Doctorin z gazety, Zoro kontra magistrat. Jeśli wam się podobało, albo po prostu chcecie, żeby kolejny odcinek z moimi przemyśleniami pojawił się szybciej, możecie zostawić lajka. Bardzo wam wszystkim dziękuję za oglądanie, za dotrwanie do tego momentu, za wszystkie komentarze. Cieszę się, że cały czas śledzicie moją serię, moje poczynania. Jak widzicie, zostało już mi tylko, no nie wiem, tam nieco ponad 200 odcinków do nadrobienia One Piece. I będę uprzedzał wasze teraz pytania, bo wiem, że będą się pojawiać. Czy mam zamiar nadrobić mangę? Tak, mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć, tak jak towarzyszycie do tej pory. Nie przedłużam, miłego dnia wam życzę i wszystkim tym, którzy idą do szkoły, wszystkiego dobrego. Uważajcie na siebie, a studentom będę życzył tego dopiero za miesiąc. Trzymajcie się, dzięki jeszcze raz, widzimy się niebawem. Na razie, cześć. Ciao.